Był to absolutnie zwykły dzień na waszej ulubionej grze, czyli Dubudu. Ze mną jest potężny WGZ. WGZ, przywitaj się. Nie przywitam się, cześć. No weź się, nie bądź taki, przywitaj się WGZ. No przywitałem się już. Dobra, WGZ, słynie z tego, że się nie wita ze swoimi widzami, jak i z moimi widzami. Tak jest, WGZ. Po co się witać? No. A jak chcecie, nie wiem, żebym się witał, to macie tu bladiemu zrobić milion wyświetleń, o. O, dobre warunki. Dobre warunki, nie? Dzisiaj sobie zagramy taką luźną grę, nie ma Ibiego. Nie ma też sanitariusza, fury też nie ma, szkoda, bo nie ma się z kim pogadać o jego zainteresowaniach. Dlaczego Ejbiego nie ma? Dlatego, że się wypierdolił na ekipę, to znaczy stwierdził, że będzie tylko grać w SCP Tajne Laboratorium i powiedział, że nie lubi po prostu was, nie szanuje widzów swoich i tylko dlatego nie chce ten. A tu ja mamy kota mojego, jak przyjdziecie. Tak, ładny kot, prawda, też go widzę. No. Dokładnie, więc no niestety AB nie chce z nami grać, ale nie szkodzi, lecimy dubu, mamy dużo misji do wykonania, co nie, i co tu dużo gadać, i trzeba je wykonać. Dużo gadać, lecimy. W ogóle zastanawiam się, czy może nie wrócić do streamowania, tylko, wiesz co, zastanawiam się, czy nie streamować na Bloody Hashtag 2 jednak. Bloody Hashtag 2 mówisz? Dobry pomysł. Wiesz co, bo boję się, że jeśli zacznę na Bloodym streamować, to te streamy zabiją strasznie kanał znowu, bo streamy mam wrażenie, że zabijają kanały ostatnio, a nie je promują. Nie wiem. Wszystkie. Takie trochę wrażenie odnoszę. U niektórych bardzo fajnie to promują, na przykład kanały tej ekipy od Freeza, bardzo fajnie im się dobra, dają, ale on robi... Dobra, tak, wiem, o co on robi... wiem co powiesz, nie muszę no. Mówić. A jakbym chciał, tak wiesz, co jakiś czas regularnie w miarę i z gierek takich, wiesz, to nie wiem, tak, czy nie tak, lepiej tak. Byłoby jednak to zrobić... Wiesz co, możemy tak zrobić, w formacie na Bloody Hashtag 2. To jest bardzo dobry pomysł, panie Bladeuszu. A na Bladeuszu będę robić po prostu takie grubsze streamy, typu drunk streamki. Biegnij, to ty? Za późno. Mogłeś mi powiedzieć wcześniej, żebym biegł. Ale to chyba nie ja byłem. Nie wiem, który to byłem. Klaudetka to była jakaś. Nie, to ja nie jestem Klaudetką. No to jak słyszeliście, pewnie Bladi wrzuci ten odcinek około 10 dni po nagraniu go. Czyli pewnie już są streamy tak naprawdę. Nie wiadomo kiedy będą, ale myślę, żeby zacząć robić jakieś streamki, bo powiem ci, że fajna atmosfera to jednak była. Kurde, ten oni strasznie blisko chodzi ciebie. Prawda, to fajna atmosferka, jak sobie postreamować. No na przykład przerzucił na streamowanie na YouTubie i nie narzeka, widziałem. Tak, dużo ma donate'ów. Donate'y siadają często, ale i przynajmniej taka atmosferka YouTube'owa przyjemna bardzo. Uciekaj! Uciekam. On będzie chciał za mną lecieć. Czekaj, spróbuj odejść, ja chcę paletę. Walu mnie! Ten Bill to jest pajac. Zablokował mnie prawie na palecie. Dobra, ja sobie tu z nim pobiegam, więc... Dobra, to sobie pobiegaj. Ja się leczu. No, więc fajna atmosfera była, ale myślę sobie, że takie luźne streamki z gierek, tak jak Dubu z takich gierek jak Dubudu, to robić po prostu na kanale Bloody Hashtag 2. Jasne, że tak. A z takich lepszych gierek, typu wielki drunk stream rozpiździeć z Krzysiem, robić wtedy na Bladeuszu. Zgadza się. No, co ty uważasz na takie podzielenie? Dobry pomysł. Też tak myślę, co nie? Bo to ty tak jakby, wiesz, podzieli troszeczkę. No. Pewnie, że tak. Dobra, ale na szczęście... On cały czas goni jak coś, więc jesteś bezpieczny chwilowo. Dobra, to... Freestera załatwił z grubego kopytka, jak to się mówi. Freester leży. O, przyszedł akurat do mnie, jak goniłem się. A, bo chciał cię uratować pewnie. Tak jest, gościu. No, uratować się chciał i tyle w tematku. Tak mi się wydaje. Pewnie dobrą duszą jest ogólnie, co nie? Oczywiście, że tak. Szkoda, że teraz dalej mnie goni killer. Dobra, to ja zdejmę tego freestersa. Freester. Wiecie dlaczego ma na imię freester? Ponieważ jest freestylerem. Nie, bo sister. Nie? Bo patrz, jest free, jest to siostra, a free, że darmowa. Darmowa siostra. Takie połączenie. Kurwa! Dobra, jest. Jestem dobry w tę grę. O, goni tego free, darmową siostrę goni.
Dobra, dzięki mojemu super ratunku, siostra, o cholera, tego charge'a użył na silniku, nie spodziewałem się tego. Uhuhu. No. Ale groni free siostry. Albo nie, jednak tu wraca. Dawno nie czułem takiej adrenaliny, jak mnie gonił jakiś killer, powiem ci. Ta, mówisz? No. Adrenalinka, że mucha nie siada? Oj, dokładnie tak. No, to się cieszę. Cieszę się, że ci się podoba. Chodź, pomożesz nam ten, bo groni darmową siostrę. No, nie wiem, czy no, ją gonić. Jeszcze tutaj jest kochany ten kierowca z nami. Jakbyś chciał się tutaj zagłębić w szczegóły. To jest samotny, a nie kochany. Lonely to nie jest kochany? A, to jest samotny. O kurde, to się nazywa poziom mistrzowski angielskiego. No i tam dali, pomyliłeś się. Bo kochany to byłby chyba jakoś lovely, co nie? Lovely, tak. Oj, czekaj, bo ja nie za tobą biegnę. Ja chciałem za tobą, panie lovely Bladeuszu. Dobra, idziemy na silnik, chodź. Na silnik? Patrz, widzisz go? Tam jest, tam. Widzę go. Goni pewnie darmową siostrę. Dobra, chodź, jakiś silnik zrobimy. Ja bym tam poszedł, obczaił, co się dzieje. A nie silniczek? Kurde, no. No dobra. To ja zrobię z tym. Ja, jak to się nazywa? Zrobię sobie silniczek z tym drugim, jak mu tam. Dobra. Z driverem. Nie z driverem. Tak, z driverem. Ojej, ojej, ale przypał. Co się tam dzieje? No, dobra, jednak wyminąłem, ale dalej goni. A goni ciebie? Nie, tamtego goni, ale próbuję go odciągnąć, tylko że. Kurde, tamten cały czas wpakowuje pod nogi. Ach, widocznie taki ma ten. Taki już jego los, jak to się mówi. Taki mamy klimat. Ja ogólnie robię jeszcze końcówkę zadania tego spryciarza, czy jak to tam się nazywa. Dobra. O, skończyła mu się moc. Kurde, on tutaj nie chce iść do mnie za wszelką cenę. O. O, no jednak, ale siostra się długo ganiała. Tak, przyznam się. Tak, ganiała się, ganiała. Dobra, trzeba go będzie zaraz ściągnąć. No, ja go już uratuję. Nie, ja już jestem po nim. Dobra, panie Oni. Proszę go nie gonić. Dziękuję. Wraca. Wraca do siostry. Widocznie chcę ją dorwać, co nie? O, biegnie za nim. Chyba za nim to było. Dobra, idę do ciebie. Co tam? Patrzę, co się dzieje. Co tam, influencerze WGZ? To co tam u ciebie? No? Jak chcesz, żebym był influencerem, to proszę mi wbić milion subków. Jak chcesz, czemu nie masz w ogóle kanału na Instagramie? Zacznijmy od tego. Na Instagramie mam. Ale nie masz zdjęć. Bo Krzysiu mi nie wysłał. A, to żadne wytłumaczenie. Każdy influencer musi mieć własnego Instagrama. Tak, no, takie są zasady, panie potężny W. A wiesz, jakby się twój Instagram dobrze nazywał? Tak, wiem. Potężny WGZ. No to co, no to... Tak by się dobrze nazywał. No to w niedzielkę możemy zrobić. O nie, sesyjkę. Umarł. Umarł, bo nie żyje. No to w niedzielkę zrobimy sesyjkę jakąś. Dobra. No, fajne miejsce cię wezmę. O nie, nie wkopuj mnie. Ach, było blisko, co nie? Ale no, żeśmy go załatwili. To co? Teraz wystarczy tylko przeczekać w tym miejscu. Dobra, czekamy. Albo nie, chodź za mną, pokażę no dobra, ci coś. To idę za tobą. Pokaż, co mi chcesz pokazać. Jest w ogóle taka śmieszna sprawa, bo dwa silniki są praktycznie po dwóch odległych stronach mapy, co nie? Mówisz, kurde. To co, no to robimy go trochę? No, dawaj, no, zrobimy. Myślę, że zanim tu przejdzie, to już go skończymy. Właśnie. Już nas tak. Będzie dawno. Zanim tu przyjdzie, to 300 lat minie. Zagrajmy w ruletkę. Nie, co to znaczy ruletka? Ruletka polega na tym, że kiedy druga osoba mówi teraz, musisz nacisnąć koniecznie spację. Co ty na to? Nie podoba mi się to. Zbyt hardkorowe. No nie. No dobra, to dawaj. Dobra, zaczynaj. Teraz. Nic się stało. Teraz moja kolej. Teraz. No, trafiłeś. Miałeś farta. Ale powiem ci, że prawie trafiłem idealnego skillczeka, co nie? O, pobiegł w drugą stronę. O Boże, nie zauważyłem go w ogóle!
Ale, ale numer. Się rozpędził. Nie zauważyłem go totalnie. Naprawdę. Totalnie. Widzisz to wszystko przez swoją rosyjską ruletkę? No. Ruletka była dobra. Nie? Ale spokojnie, to moje pierwsze wiszonko, więc luz. Się to, ktoś, kto by się spodziewał, że akurat tędy podejdzie? No, nikt by się nie spodziewał. A najlepsze jest to, że nikt by się nie spodziewał tego, że ten trzeci gałgan jest debilem i chyba, nie wiem, siedzi w szafie? Nie, to ja wszedłem do szafy teraz. Nie, otwierał jednak te bramy. Dobra. Mam nadzieję, że mnie uratuje, bo będzie mi bardzo, bardzo, bardzo smutno. Tak, chyba. Dobra, przynajmniej wiem, gdzie jest brama. Dobra. Idzie, szuka ciebie, jakby co. Wiem, wiem. O! Akurat wyszedłem z tej szafki. Dobra, ktoś mnie uratuje, czy coś? Nie wiem. A, ja widzę, że ten drugi ma wyrąbane na to, żeby uratować tutaj podejrzanego Bladeusza. No dawaj, kobieto, zaraz będę miał drugą fazę, szybciutko, dawaj. Akcja, celebracja, dobra, zdąży, o. No ale powiem ci ten, dobra. Tylko nie wiem, czy ja zaraz nie dostanę w łeb. Iść robota. Dobra, to ja uciekam. Zawrócił. No dobra, jak to się mówi w WGZ? My uciekamy do bramy, a ty uciekasz już do bramki? No jestem przy bramie i on chyba ma Noeda, tak swoją drogą, bo się zaczął. Nie, nie palić. Ma Noeda, bo jak mnie uderzył, to nic się... Dobra, tak, widzę go. Dobra, ja uciekłem, nie miałem opcji, musiałem uciec. Mnie diabnął i no. I się skończył mój żywot. A tobie jak gdzie? Uciekniesz? Tak, ucieknę, chilku. A jest Noed, faktycznie. No, no właśnie, mówiłem. Easy. W ogóle miałem latarkę, której ani razu nie użyłem. Jaka jest przepaść między punktami? Tylko nie miałem tyle punktów. Dobra, ucieknięto. Easy. No, pięknie. Pięknie. W ogóle pięknie. Chyba strasznie mało, ostatecznie chyba miałem tych punktów zuchwałości, jak mi się wydaje. Zaraz zobaczę. Ej, bez żartu, że spryciarza nie zrobiłem. Naprawdę? Nie, zrobiłem, ale się przestraszyłem. Powiem ci, wiesz, że miałem tylko 1000 punktów, miałem tylko 1000 punktów zuchwałości? No, żenujące, naprawdę, ja po prostu tak bardzo odtrącaliście tego Gaugana, że na mnie to w ogóle nie trafił. Ale okay. Był dobry, pad the guy, tak się nazywał. The guy. No, the guy, ale ogólnie było profesjonalnie. To był profesjonalny meczek, profesjonalny meczek, profesjonalnego WGZ-a i Bladeusza. Teraz pauza, bo to jest za krótki na odcinek. No dobra. Dobra, mamy kolejnych tutaj potężnych osoby, kolejną potężną rundę. Mamy zamiast Apollo 91, Gizmo, czyli Adam Francis i oczywiście potężny WGZ. A to kolejna runda, tym razem wzięliśmy sobie misję pod tytułem Ucieknij z tylu prób, więc misja dosyć łatwa, wystarczy po prostu 4 razy uciec z prób. Czy ona jest taka, ja nie lubię, denerwują mnie trochę te misje, bo one są takie stricte ilościowo-czasowe, że po prostu musisz tyle razy zagrać i tyle. No, trzeba, no, ale no. Trudno, no. Co tak wymyślili, to trzeba tak zrobić. No, trzeba tak zrobić. Nie ma wyjścia, sami widzicie. No misja to misja, nie ma co tutaj dłużej się zagłębiać to. Zrobimy, myślę, na lizie. Czy damy radę zrobić? Przekonajmy się. Przekonajmy się. Wiesz co, do czego można jeszcze wrócić? Do Tower Unite, to jest fajna gierka. Mówisz? No. Coś tam będzie można porobić. To jest dobra gra, tam dużo osiągnięć jest jeszcze do zrobienia. W golfa pograć w Tower Unite, mówię, nienawidzę. Golfa w Tower Unite, za to co mi kiedyś zrobił. No, więc ja mówię, musisz wrócić do streamków na Bloody Hashtag 2, takich luźniejszych. Z czego no. I tak robić odcinki z tego. I wtedy w sumie się automatycznie też osoby, które z tobą grają, będą promować. No, trochę tak. No, bo wtedy po prostu osoby oglądające. O nie, będzie można też wieśniak z Wąchocka. No, kurde. Tylko, nie, to jest wieśniak, tak, to jest wieśniak. Trzeba słuchać długości walenia piły, żeby zdefiniować, czy to jest wieśniak, czy Hannibal. Kanibal. Boże, czemu Hannibal? Idzie. Z twoim posępnym spojrzeniem penetruje okolice silników. Gdzieś blisko mnie jest. No. Ale leci. Ale pędzi. Dobra, chyba nie mam wyboru, jak po prostu zacząć robić jakiś silnik, jak mi się wydaje.
Dobra, ja bym go sobie zaraz zajął, tylko muszę sobie obczaić ułożenie map. Dobra, tutaj jest Kijowo, to jest bardziej... Jak co jest bardziej? No i się, bo sobie obczałem ustawienie mapy. Wszystkie palety sobie obczałem, jakie są, żeby móc sobie przed nim uciekać długo. Dobra, próbuję go znaleźć. O, goni mnie. Gdzie jesteś? Biegnij na środek po prostu, spróbuję go przejąć. Kurde, gościu, zostaw tą paletę! Co za typ! Ja pierdzielę, co za zrąb! Francis? Dobra, widzę cię. Kurde, ja Adam wykorzystał paletę, co za głąb! Ja... I to tak hamuwa, ja sobie przy paletę przygotowałem, żeby przez większość... Dobra, zabrałem go od ciebie. O, miło z twojej strony. Ale wiesz co? Przygotowałem sobie palety, żeby wokół niej biegać, a Francis, ten Adam się ustawił tak, żeby ją machnąć. Prosto na mordulca. Wiadomka. Kurde, o, walu cię. No ta postać strasznie powoli przechodzi przez niej. No bo każda postać się inaczej charakteryzuje. To on zniszczył dwie palety? O nie, dobra. Każda postać charakteryzuje się innymi umiejętnościami. Ot, taka sytuacja. Dobra. To jest niebezpieczne, powiem ci. Gonisz się cały czas z nim, bo nie wiem. Tak, gonię się z nim cały czas. A, widzę w sumie, tam się z nim ganiasz. Jesteś przygody VGZ-a i mordulca. Ja chyba się nigdy nie nauczę tak idealnie uciekać przed mordulcem. Coraz, mam wrażenie, że i tak jest dużo lepiej niż kiedyś, ale nadal brakuje mi jednak w tej wprawy. No to na pewno, jest tam progres zawsze, panie Bladeuszu. Ej, co on zrobił? Chyba zrezygnował, biegnie do mnie. Zrezygnował, odpuścił, biegnie do mnie. Jeszcze no. Się pogubiłem w tym momencie, bo nie wiedziałem, gdzie jest druga paleta jakakolwiek i chciałem jak najbardziej się trzymać boku, żeby nie musieć jej używać. Tylko tak dupił bym był. A, musiałem, znaczy musiałem, użyłem palety, no. Dobra, uleczę się i idę cię uratować. Chcę się odciągnąć go od ciebie. Lewo. Dobra. Spróbuj przejść sobie przez tą łódkę zaraz, jeżeli... Albo dobra, ewentualnie spróbuj po prostu, tam powinna być paleta jedna. Ja już biegnę do ciebie. Walu mnie, raz. Dobra, biegnij do łodzi tej dużej. Tej dużej? Dobra, tak. Widzę. Tu jesteś. Przyjmij. No co za... On się nie, nie chce. Na górze masz jedną paletę i tu gdzie jest morderca masz jedną paletę. Biegnij w lewo, biegnij całkowicie w lewo. On jest. I biega wokół łódki, znaczy za mną cały czas. Cholera, nie wiem czy zdążę. Użyłem palety z kolei. Tak, biegam się z nim. Zbiegnij na dół. Nie wiem czy dam radę. Zbiegłem, ale trafi mnie. Ach! No niestety, moje uciekanie jest takie... Kurde, że też nie udało mi się go zgubić, co nie? Użyj latarki, dasz radę? Nie, bo minus jest taki, że to był przy ścianie samej. Dobra. Blokuj. Ach, nie zdążysz. Użyj latarki, teraz! Tak, wiem. No nie wiesz, że nie udało się! No bo podnosił głowę niestety. Ach, było blisko. Co nie? Ale i tak długo ten... No długo i tak przed nim uciekałem, niestety moje skille uciekania są aż takie potężne. Ja zapominam, ja cały czas zapominam, że kurde ja mam tą latarkę i ja jej nie używam praktycznie w ogóle. A no powinienem. Ja przed chwilą. No, ja cały czas zapominam, że mam tą latarkę, masakra. A i to jest mój błąd, no niestety, ja się nigdy nie nauczę profesjonalnie uciekać od mordulca. Ja się przyznaję, bez bicia. Zaplątał się bardzo. Ściągnęli cię, tak? A, ściągnęli mnie. Znowu mnie zgubił. Nie wiem, jak on to robi. Nawet nie staram. Dobra, kurde, leczą jestem mnie. Jestem właśnie w tym martwym rogu. Tu jest martwy róg. Martwy ruch, co to znaczy? Jestem całkowicie na rogu mapy i bardzo łatwo mam tutaj sobie paść. No właśnie. No cóż.
Jak to się mówi? Całkowicie na rogu mapy jestem przez to, że paleta jest tak ustawiona. Ja sobie tak po prostu powiedziałem, że to jest taki martwy ruch, że jeżeli mi się nie uda dobić do palety, to już po mnie. No ale dobra, no. Cóż, i tak dobrze ci szło. Powiedzmy. On się pewnie ucieszył w końcu, bo w końcu powiesił potężnego WGZ-a. No. A ty się tam skradasz daleko? Tak. Dobra, on tam poszedł daleko, więc jak coś tam możesz przebiec. No, na pewno się ucieszył, bo nareszcie po ciebie powiesił. Zjejmować się? Nie. Dobra, szybko. Aj. Chyba nie jest to dobry moment. Znaczy... O cholera. Tak to jest, jak się zawaham trochę. Na pewno na statku masz jedną paletę. Na tym dużym. No miałem na statku, ale kurde, drugie wiszonko. Jak debil się dałem. Trochę. Dobra, niech mnie szybko uleczą. Ja już tam do ciebie biegnę. Dobra, dzięki chłopaki. Dobra, gdzie jesteście? Na statku, dobra, na dole masz tą paletę. Ja wychodzę z statku. Weź go przejmij. Zgubił się. A, zgubił się. Weź go przejmij. Przejąłem. Dobra, dzięki. Dobra, będziemy musiał uderzyć. No, bo zgubiłem go w statku. Zrobiłem kilka okrążeń i ognie ogarnął. Ale... Ja się... Ale nie doszło ci do drugiego wiszonka, drugiego poziomu wiszonka. Niestety problem jest taki, że jak się przejmuje kogoś, to praktycznie koniecznym zabiegiem jest to, że muszę sobie dać walnąć w łeb. Tak? Nie da się inaczej? No, zazwyczaj no, to jest w takich miejscach, że ciężko cokolwiek innego zrobić. No i chyba tutaj nie mam żadnej palety. O! Easy. Dobra, ja otwieram już jedną bramę. Ale mi to uratowało. O Jezu. Mam latarkę, której w ogóle nie używam. Jestem totalnym gałganem latarkowym. Się biegnie do bram. No ale jedna brama jest już otwarta. Prawa jest otwarta, jeśli cokolwiek to znaczy. Prawa brama. Czyli nie ta, okej. Właśnie pobieg do tamtej, która jest otwarta chyba, nie? Tak. Oślepiłem go w ogóle na koniec jeszcze. Dobra, no nie, tą też otwiera, więc okej. Dobra, uciekam. Spoko, też uciekam. No, easy. No i easy. No, profesjonalny meczek. Sobie trochę pouciekaliśmy przed mordulcem. Generalnie, no nie było się do czego nawet przyczepić. Tak było profesjonalnie. Wiadomo, że trochę gałganiłem i generalnie mogło mi być zawsze lepiej pójść, ale ogólnie to... Ogólnie to teamwork OP. Tak, nie było się do czego przyczepić profesjonalnie, żeśmy to ten, a walczyliśmy z groźnym B-Flyem. No, widać, że groźny mordulec. Dzięki za gierkę, jak napisał B-Fly. O, no, dobry ziomek, Polak. Dobra, i tym wesołym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek z Dubudu. Elo!